Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, jest tutaj razem z nami. Pani dyrektor, jakie plany na ten najbliższy weekend? Znajdujemy się na czwartym poziomie, czyli nasza galeria, która dokładnie tak się nazywa, czwarty poziom Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. I oczywiście oprócz planów, które mogą dotyczyć obejrzenia wystawy, jak co niedzielę, to przede wszystkim zapraszamy na dwa wyjątkowe wydarzenia. Oczywiście wydarzeń u nas jest naprawdę bez liku i codziennie coś się dzieje, ale te szczególnie bym chciała wyróżnić. To jest niezwykły, bo w dwóch odsłonach koncert Francesco Tristano, z udziałem naszej orkiestry. To jest koncert niezwykły, po pierwsze dlatego, że inaugurujemy cykl Sound Lab, czyli filharmoniczne laboratorium muzyki elektronicznej, a z drugiej strony też jest niezwykłe ze względu na samego artystę. Jest to młody pianista, bardzo wszechstronny i pokazujemy tą wszechstronność w dwóch osłonach. Pierwsza odsłona w sali symfonicznej, sali złotej, gdzie usłyszymy naprawdę awangardowe, ciekawe brzmienia, również autorstwa samego pianisty, a druga odsłona, czyli po tej klasycznej bardziej, chociaż tak jak mówiłam, dosyć eksperymentalnej dawce muzyki, kompozytorów różnych, będziemy mogli uczestniczyć w takim typowym secie klubowym wręcz, gdzie nasz hall zamieni się w taką przestrzeń klubową do eksperymentów rzeczywiście elektronicznych, do miksowania i pokazania oblicza bardziej freakowego Francesco Tristano. Także dwie odsłony, w jednej orkiestra symfoniczna i niezwykły dyrygent Ramon Gamba i pianista, który przyjeżdża do nas, a właściwie koncertuje na całym świecie. Kolejne wydarzenie, na które gorąco bym chciała zaprosić, to przede wszystkim koncert, można powiedzieć, symfoniczny, ale z udziałem nie naszej orkiestry, tylko przyjeżdża do nas jeden z najwybitniejszych zespołów kameralnych, Norwegian Chamber Orchestra, też z wyjątkowym solistą, virtuos waltorni, słynący jeszcze z innego powodu, ponieważ on gra na waltorni nogami. Oczywiście to w żaden sposób nie umniejsza jego wirtuozji, a przede wszystkim niezwykłego brzmienia, finezji wydobywanych dźwięków. Także nie lada gratka. Mam nadzieję, że i w tym wydaniu sprawdzi się nasza akustyka i niezwykłość przestrzeni. Zapraszam serdecznie.